Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ponownie zagramy sobie w Battlefield 5. Zostały nam dwie opowieści, czyli Tyralierzy oraz ostatni Tygrys. Dzisiaj ciśniemy w opowieść Tyralierzy. Po prostu zacznijmy. Na średnim poziomie, tak jak cały czas cisnęliśmy, obejrzyjmy tutaj naszą scenkę. Trwa bitwa o odzyskanie Europy. Dobra, nie będę czytał na głos, bo mi się nie chce, po prostu sobie przeczytajcie. Ja zresztą też sobie przeczytam. Mam nadzieję, że na kamerce też mnie dobrze widać. Teraz wczytywanie magiczne. Dokładnie tak. Czego innego moglibyśmy się spodziewać tutaj? Ale nie powinno potrwać tutaj długo. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, bo dawno nie grałem w tą grę. Regardez des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Tyralierzy. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'être. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France. Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Thank you.
Dobra, i teraz już nas chyba przenosi do rozgrywki. Okej. Dobra, spokojnie. O Boże, odzwyczaiłem się od tej czułości myszy. Ja spróbuję się tutaj przemieścić jak najdalej do przodu. A, widzę, że wszyscy na coś takiego lecą, bo tak będzie po prostu najprościej. Zapomniałem, że trzeba się trzymać. Rozwalamy tych tutaj niepożądanych nam ludzi. Co do jednego. Dobra, słuchajcie, przepraszam za to cięcie, no ale miałem coś straszne lagi i zauważyłem, że na nagraniu też się pojawiły. O kurde. Dlatego po prostu zmieniłem program do nagrywania na szybko i teraz muszę się schować, bo troszeczkę zostałem zraniony i to mocno. Się odrodzę i możemy cisnąć dalej. No i dobra, no i po prostu grajmy dalej, tak bez tutaj rozwarstwiania się nad tym. O cholera. Dobra, spokojnie, spokojnie. Powoli się będzie trzeba przemieścić w tamtą stronę. Bo musimy zabezpieczyć stanowisko bojowe. Kilo. Tak więc... No myślę, że po prostu tam pobiegniemy. Okej, okay, jest stanowisko A. Przynajmniej jakiś tam punkt A. Do którego ja zmierzam aktualnie. Aha, ja do sklepu wpuszczam. Wow! Czemu ja muszę teraz pestkować nagle? Wcześniej nie musiałem. Zginę zaraz. No wychodź prawie, że dawaj. O nie, następny. To jest mój? Tak, to jest mój. 25 HP mam, tylko to jest mało. A, ja się w ogóle miałem przemyśleć razem z moimi typami, którzy tutaj... No dobra, nie idzie im za dobrze. Dobra, kolejny. Zabezpieczymy punkt i pewnie będziemy musieli zabezpieczyć następny punkt. Co? HP już się odradzam. Dobrze. Gdzieś jeszcze ktoś jest? A tam idą stamtąd. Aha, bo oni stamtąd w ogóle przychodzą. To jest taka kwestia. Chyba się udało. Dlatego się tak cieszą. No, stanowczo się udało. Zniszcz dzieła polowe. Alright. Ja mam nadzieję, żeby teraz dobrze grę słyszeć. Bo ja tego programu nie używałem od 2 lat i w sumie to fajnie by było swoją drogą wiedzieć, czy dobrze słychać. No mam nadzieję, że tak, proszę o trochę. 230 metrów, 213, ten jest najbliżej, idziemy do tego. Ale tędy to ja się nie przedostanę. Nie wiem, którędy ja mam tam iść. Którędy się na pewno. Tędy, pewnie, że tędy. Okej, dobra, to będzie... Ło! Wow. Zginę teraz, bo się wbiłem w niefajny punkt bardzo. Ej, ale halo, 1 HP mi jeszcze zostało, tak?
To jeszcze powinienem żyć i tego gościa zabić, tak na samą ostatnią chwilę. No ale skoro się nie udało, no to trudno, za chwilę się uda. Głupio zrobiłem, bo się bardzo szybko wbiłem w ten, tylko mnie to denerwuje, że te moje typy co jest ze mną. To jest strasznie powoli. Ja tutaj raczej żyję w takim świecie, że wolę na nich po prostu nacierać. Przed czym stanowczo w ogóle przestrzegał mnie ten mój ziomek w kartce. Ale jakoś damy radę. Tylko czemu... O, nie wiem, super, żeś zrobił. Ja się co chwilę kładę zamiast kucać, bo mi jest tak wygodniej, bo tylko nacisnę i jestem w pozycji niższej niż standardowo. I tak już zaszedłem daleko. Mogę to ukraść? Nie mogę. Bo jakbym sobie pożyczył samochód, to na pewno byłoby mi o wiele łatwiej. On chyba nie wie, że ja do niego strzelam. Ale to jest... Ja nie wiem nad czym ja rzucam w sumie, bo... Nie wiem do jakiego klawisza mam co przypisane, ale on już mnie wyczaił na to. Zdech, dobra, udało się. Jeżeli ja się mogę tutaj schować do środka, to to zrobię. Okej. Okay. Dało radę, ale mogę się schować. Nice. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, t'aimer, faut trouver quelque chose. To jest najgorsze, bo ja tu w ogóle nie czytam tych dialogów. Cię chyba normalnie pogięło. O, mam bardzo mało amunicji, to mi się nie podoba. Muszę zbierać amunicję po przeciwnika. Już mam więcej. No kurde, kto mnie w ogóle zabił? Co jest grane? Tak być nie powinno i tak być nie może. No i straciłem tą fajną broń. Co? A fajnie, że ja tutaj jestem. I muszę się tam od nowa dostać. Nie, no to tak to się bawić nie będziemy, to ja w tym momencie tam cisnę. Dobra, nie ma tych typów, co tutaj wychodzą i strzelają do mnie, to jest plus. Ale obstawiam, że oni się zaraz tutaj pojawią. Dobra, udało się, mam tą fajną broń. Natomiast muszę zniszczyć to działo. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to zrobię. No już chyba wiem. Ale działo się nie zniszczyło. Aha. Jak to zniszczyć? Mordo, co ja mam z tym zrobić? Bip. Dobra, może nie tak pochopnie. Bo nie wiem jeszcze za bardzo jak zniszczyć to działo. Halo. Może jak Nejda rzucę tutaj. Ty. A jak sam się tak kuta, fajnie. Wcześniej mi to Nejda rzuciło. Nie no, to nic nie da przecież. No nawet nie jeszcze nie wiem skąd on jest. A wyzwój. Nie, to jest ten problem, że ja nie wiem jak to działo zniszczyć. Zaraz to ogarnę, ale... Jak się niszczy to działa, no? C?
chciałem z tym zrobić. Strzelić mu w lupę. Już nie będę w to strzelał ze zwykłego karabinu. No. Chciałem coś z tym zrobić, nie ogarniam. No i stało się coś z tym działem. Czy to sobie będzie tutaj tak stać do końca życia, a ja nie będę wiedział tam. Bo z tym się nic nie da zrobić, ja nie piszę co z tym zrobić, bo... Tak to tego nie zrobię na pewno. A weź w ogóle co ja mam z tym zrobić. Może E, może F, może... Anyway, idziemy dalej. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Palę się, umarłem, umarłem. Boże no. Myślałem pewnie, że... Przeniosło mnie do następnego etapu, może na to, że zniszczyłem 3. Uznajmy, że moi koledzy zniszczyli trzecie, bo pewnie tak było. Czemu rzuciłeś granat? Co ty masz z tymi granatami, powiedz? Aha, ja go nie mogę trafić, a on mi zbił prawie całe HP. To nieźle się bawi. Zdech, dobra. Muszę się tu dostać jakoś najpierw. Spróbujemy to zrobić na początku, na hardcore, czyli po prostu się tam wpierdzielić. Tylko najpierw sobie troszeczkę HP dostaną odnowić. I lecimy tych typa. Ale się chyba udało prawie. O tak. Ale do tych za mną nie mogę strzelać, nie? Aha, to nie jest to. My mamy iść jeszcze dalej. Myślałem, że mamy to coś tu zabezpieczyć, a to jest jeszcze... A to jest jeszcze... Co? Gdzie to mnie prowadzi? No to mnie okłamuje. To za szajs normalnie mnie okłamuje. Dobra, utrzymaj. Dobra, zdobyliśmy to, teraz musimy utrzymać. Teraz będzie nasza forteca. Dobra, na spokojnie, damy radę, będzie dobrze. To boli, dobra. Z tamtej strony nas będą nacierać. Znowu się postaram podejść bliżej. Co to jest w ogóle? O cholera. No. Granaty to mu coś robią w ogóle? No tak to mu na pewno nic nie zrobią. Łocie panie! Zostań w spokoju. Odejdź. Fajny przeciwnik, dał mi czas na przeładowanie. Za to mi zostało tylko 20 amunicji, muszę podpierać moją. No spokojnie. O nie. Przyjechała ciężarówka bez kierowcy. Okej. Okay. Kolejna jedzie bez kierowcy.
Podbiegnę i go zacznę z tej pały. To jest dobre na wszystko. Nie, to tak nie działa. Myślałem, że spałuje nawet i czołg. Znaczy to nie jest czołg, tylko samochód pancerny jakiś, ale... Niechaj będzie i tak. Ło! Czy wasz frajerzy już pogięło do reszty? Wziąć HP, muszę się schować. Cześć HP? Dobra, już więcej. No to trzeba rozwalić, nie? A, ja już wiem, czego do tego użyję. Nie. To mi nic nie da. Rakiety by się przydały, a nie. O! Dobra. Okej, no spokojnie. To ja spróbuję użyć tego. Dobra, tu mi nic nie grozi, chyba. Nie wiem, jak tego użyć. Za drugim kliknięciem się wysadza. Już będę wiedział. Ale rozwaliłem go. Dobra, tyle wiem. Dobra, czekaj. Gdzie to jest? Gdzie? Tam to było. Ja nie będę czekał. To się nie przyczepiło? Halo, typie. No co za bezsens normalnie. To się nawet przyczepić teraz nie chce, o co chodzi? Czemuś tego nie przyczepił, frajerze? Ale będę mieć montażu po prostu i wycinania. Albo wstawię całość, bo mi się nie będzie chciało montować. Będziecie wiedzieć, jak się z tym męczyłem. Dobra, podjeżdża teraz koleś. Ja mu teraz... Okej, najpierw to tak. I teraz to tak. No. I w końcu się udało. A tu mamy jakiś list. A, to są te znajdźki. Dobra, co teraz? Bo jakiś następny cel mam, czy tylko chcę tak strzelać do ludków? Chyba chcę strzelać do ludków. To jest jakiś dłużej nieokreślony czas. O, ciężarówki bez kierowcy. O kurde. W ogóle mogę ją wysadzić, pa. Aha, nie zadziałało na nie. Brak amunicji. No nieźle się bawi. Tu leży amunicja. I tu leży. I tu jest duża amunicja. A tego spałuje.
Dobra. Jest okej. Ktoś się nie podoba panu tutaj? Obecnemu? Nie, bo zginę tu. Dobra, wróciłem. Udało się. Wezmę sobie tylko amunicję i już wracam na pole walki. Weźcie, wy mi powiedzcie jedno. Co ja mam da... Okej. Okay. Chyba przyjechał następny frajer, co? O nie! Zużyłem dynamit na ciężarówkę, a miałem zużyć na ten. Ja to jednak jestem udany. Zaraz będzie trzeba znaleźć... Ło, to jest przeciwnik! Zginę. No, już mogę. Zaraz będzie trzeba znaleźć drugi dynamit. Ciekawe, skąd ja sobie go znajdę. No, ogólnie to niechcące cięcie zrobiłem, ale teraz to zauważyłem, włączyłem na cutscenkę, bo... Ktoś czołg wysadził i tak za mnie, więc tam się nic nie wydarzyło. Dosłownie 10 sekund nie było nagrania, ktoś czołg wysadził za mnie I usłyszałem, że się nagranie wyłączyło, więc to jest cutscenka, oglądamy. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa! Tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous! On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous! De la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. Ok. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Ale to już w następnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.